Po to, żeby zdiagnozować autyzm, te niepokojące objawy powinny się ujawnić u dziecka przed ukończeniem przez nie 3. roku życia. Przy czym no, to jest 36 miesięcy, to jest bardzo dużo czasu. Jest tak, że autyzm rozwija się w różny sposób. Mamy grupę dzieci, u których ten rozwój jest od początku niepokojący. Dziecko rodzi się i właściwie prawie od początku ma różnego typu problemy zdrowotne. I objawy autyzmu to są dodatkowe objawy, które w którymś momencie u dziecka się pojawiają. Z reguły jest tak, że ponieważ dziecko ma inne problemy zdrowotne czy rozwojowe, to i tak jest objęte stosunkowo wczesną diagnozą i terapią. I mówię, ten autyzm jest dodatkowym problemem. Drugą grupę dzieci stanowią te, u których autyzm pojawia się nagle z jakiegoś powodu. Następuje kryzys rozwoju, taki dosyć wyraźny. Czyli dziecko wydaje się, że rozwijało się do pewnego momentu prawidłowo i nagle z jakiegoś powodu następuje albo zatrzymanie rozwoju, albo wręcz gubienie umiejętności. To, co rodzice często sygnalizują, to jest czasami, nie wiem, w ciągu kilku dni wycofanie się dziecka z mowy. To, że dziecko mówiło pojedyncze słowa, czy nawet mówiło zdania i przestało je mówić. To, że dziecko do tej pory interesowało się zabawkami i otoczeniem i przestało to robić. Czasami trudno jest znaleźć jakąkolwiek przyczynę takiego zachowania. Czasami można to połączyć z czymś, z jakimś wydarzeniem w życiu dziecka. Może to być jakaś choroba, infekcja z wysoką temperaturą, może to być przeprowadzka, może to być jakieś inne trudne doświadczenie dla dziecka. Trzecią grupę dzieci stanowią te dzieci, u których autyzm rozwija się bardzo stopniowo i bardzo powoli. To jest najtrudniejsza grupa do wyłapania, ponieważ tak naprawdę nie widać takiej znaczącej różnicy pomiędzy dzieckiem a jego rówieśnikami. Dopiero w pewnym momencie ona staje się widoczna, czyli właśnie, nie wiem, pomiędzy 2. a 3. rokiem życia już czasami trudno jest no nie reagować na to, prawda, że dziecko nie mówi, nawet jak inni mówią, a że chłopcy zaczynają później mówić, a proszę się nie przejmować, każde dziecko się rozwija indywidualnie, ale przychodzi taki moment, że już jest trudno, prawda, ignorować tę różnicę pomiędzy swoim dzieckiem a innymi dziećmi. Ale tak czy inaczej, jeżeli mówimy o tym, dlaczego w tym wieku pojawiają się te objawy, to one się pojawiają dlatego, że autyzm jest zaburzeniem rozwoju u dzieci o takim podłożu neurobiologicznym. To oznacza, że mamy grupę dzieci, która jest podatna na rozwój autyzmu, na zachorowanie na autyzm, ale po to, żeby to nastąpiło, muszą wystąpić różne czynniki. One u każdego dziecka są inne. I właściwie historia każdego dziecka jest trochę inna. Można szukać oczywiście wspólnych wydarzeń w życiu dziecka, ale jednak one są inne. Te problemy ujawniają się w tym wczesnym okresie rozwoju, ponieważ dosyć wcześnie od dziecka wymaga się różnych rzeczy. O ile u dziecka 8, 9, 10-miesięcznego jest tak, że ono no jeszcze nie musi mówić, jeszcze ten kontakt z nimi musi być taki bardzo dobry w takim sensie, że dziecko no, domaga się obecności rodziców, ale to nie jest jeszcze taki pełny partner do kontaktu. Natomiast już roczne dziecko, 1,5-roczne czy 2-latek, to już jest dziecko, które prowadzi całą wymianę z drugą osobą, prawda? Czy to w zabawie, czy w domaganiu się czynności pielęgnacyjnych i tak dalej. Tutaj to już jest w dużo większym stopniu taki partner do kontaktu. Stąd, jeżeli są jakieś nieprawidłowości rozwoju, to one się właśnie ujawniają już w tym okresie, bo to po prostu staje się widoczne. Pytała Pani o szczepionki. Ze szczepionkami jest taka dosyć niejednoznaczna sprawa, ponieważ z jednej strony wszystkie badania, które były prowadzone, bardzo jednoznacznie podkreślają, że szczepionki nie mają wpływu na pojawienie się objawów autyzmu u dziecka. I różne badania wykluczyły to. Ostatnio mieliśmy też potwierdzenie ze Stanów Zjednoczonych, że wykluczono taki wpływ i taką zależność. Z drugiej strony, również pod naszą opieką znajduje się grupa dzieci, których rodzice wyraźnie łączyli wystąpienie pierwszych objawów autyzmu
po podaniu dziecku szczepionki, że wtedy właśnie nastąpił regres. Oczywiście jest to być może pewna zbieżność przypadkowa, a może nie można z tego wyciągać takich wniosków właśnie, że na pewno nie może, tylko na pewno nie można wyciągnąć takiego wniosku, że każde dziecko zaszczepione to jakby to jest zwiększenie ryzyka wystąpienia autyzmu. Tym niemniej, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że dzieci, u których rozwija się później autyzm, to są dzieci ze słabszym układem nerwowym, ze słabszym ośrodkowym układem nerwowym, to można również przyjąć, że szczepionka, która no, zawiera osłabione tutaj wirusy, na przykład, prawda, może działać bardziej drażniąco na ośrodkowy układ nerwowy. To jest tak, że nawet jak się szczepi takie zwykłe, przeciętne dzieci, nie z grupy ryzyka, to jest tak, że jedne z nich szczepionki znoszą lepiej, drugie gorzej. U niektórych występują odczyny poszczepienne, temperatury i tak dalej, dziecko jest, nie wiem, przez kilka dni osowiałe, takie, jest z nim gorszy kontakt i tak dalej. U niektórych w ogóle nie ma takich objawów. No i jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, które są z tej grupy ryzyka, których układ nerwowy jest dużo bardziej wrażliwy, to sądzę, że wzrasta prawdopodobieństwo tego, że takie dziecko może gorzej zareagować na szczepionkę. Więc bym powiedziała, że tego wpływu w 100% nie można jednak wykluczyć. Natomiast tak jak powiedziałam, to żadne badania, oficjalne badania tego nie potwierdziły.